Witam Państwa, tu Włodzimierz Siaranowicz. Witamy w drugiej serii skoków narciarskich. Najlepszy wynik uznaczył Bitek, czyli 10,5 metra. Najgorszy... Tery trzeba było zastopować, bo już nie pamiętam kto. No, zaczynamy teraz od najlepszych skoków. Jedzie Luki! Na ostatnim flaszku było sporo na temat tego artysty. Mowa tutaj o Dawidzie Głębczyku. Jako ciekawostkę możemy zdradzić, że oprócz tego, że świetnie tworzy i gra... Wynosi 9,5 metra. Specjalnie dla was ze świeżej płyty Wolno. Drugi z najlepszych skoczków. Bite! Jak między innymi Enkos z numerku Sexy Beach. A proszę Państwa, znakomity skok, tylko gdyby to jeszcze ustał. Wynik tego zawodnika wynosi 8,5 metra. No, jako następny nasz zawodnik leci Maćko! Proszę Państwa, nie, to nie był jego najlepszy skok. 4,5 metra. Następny zawodnik, Elzebiusz. Wynik tego zawodnika wynosi 6 metrów. Następny zawodnik, Bolion. Proszę Państwa, wynik tego zawodnika wynosi 6,5 metra. Następny zawodnik, Lampard. To do niej im czeta. Wynik tego zawodnika wynosi 8 metrów. Na szybki skok w dzisiejszym konkursie oddał Bulion. Troszkę lepszy był od niego Elzebiusz. No i trochę dużo lepszy od Buliona był Lampard. To trzecie miejsce uzyskał Maćko. Drugie Luki. I zwycięzca dzisiejszego turnieju Witek. Brawa panowie, brawa. Komentował Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Pakowski.